Dziennik informacyjny telewizji Dami Legnica codziennie od poniedziałku do piątku. Premierowe wydanie Sieć Wektra, godzina 17.20. Telewizja Łużyce, godzina 18.20. Serdecznie zapraszamy. Trzynastego kwietnia w piątek, choć wcale nie pechowy, wita Państwa Marzena Machniak i zapraszam na informacje legnickiej telewizji Dami. A dziś w serwisie powiemy widzom, o czym rozmawiali młodzi medycy podczas konferencji oraz o tym, jak miasto szykuje się do sierpniowych Mistrzostw Europy w łucznictwie. Druga ogólnopolska konferencja młodych medyków organizowana przez PWSZ w Legnicy dała możliwość studentom nie tylko z legnickiej uczelni, ale też ze szkół wyższych z Bielska-Białej, Wrocławia czy Katowic na przedstawienie prezentacji. Prelekcji wysłuchali inni studenci oraz komitet naukowy. Technikę badawczą, jaką zaprezentowałyśmy, jaką wybrałyśmy, była to ankieta. Po raz drugi Legnicka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa przygotowała ogólnopolską konferencję młodych medyków. Prelekcje przygotowali studenci zarówno z legnickiej uczelni, jak i goście z Włocławka, Bielska-Białej, Wrocławia czy Katowic. Badania, które prowadzą studenci, mają okazję tutaj zaprezentować je i swoje wyniki w formie prelekcji. Jestem pod ogromnym wrażeniem umiejętności studentów. Wykładów młodych medyków słuchali nie tylko ich koledzy, ale też komitet naukowy, który podkreślał, że badania i wyniki są naprawdę na wysokim poziomie. Wszystkie prace były przedstawione bardzo interesująco. Był bardzo ciekawy dobór tematów, a przede wszystkim wyczerpujący i ładny sposób prezentacji, co świadczy o pewnej dojrzałości młodzieży, jeśli można tak powiedzieć, naukowej, która te tematy przedstawiała, i były to wszystko takie, że potrafiły zainteresować słuchaczy. Prelekcje dotyczyły pielęgniarstwa, ratownictwa, fizjoterapii i dietetyki. Młodzi medycy z wielką chęcią kolejny rok z rzędu skorzystali z okazji udziału w konferencji, bo jak mówią, to bardzo dobre doświadczenie. Dla studentów przede wszystkim to jest takie wdrażanie się, przedstawianie, radzenie sobie może ze stresem, a jak się już jest ratownikiem medycznym, to się liczy konferencje, wystąpienia na konferencjach liczą się do punktów, które ratownik musi zdobyć w ciągu 5 lat, tam jest chyba 200 punktów. No i taka konferencja to są właśnie dodatkowe punkty, które ratownik musi zdobywać. Uważam, że to jest bardzo dobre przedsięwzięcie z tego względu, że studenci mogą się rozwijać, mogą doskonalić swoje umiejętności, na przykład mówienia na scenie. Mogą później, wiadomo, taka konferencja czy wygłoszenie referatu jest oczywiście później na przyszłość punktuje, czy u pracodawcy, czy gdzieś. No i wiadomo, to, że się studenci rozwijają i mamy okazję przyjechać nawet tak jak ja tutaj z drugiego końca Polski, można powiedzieć, no dzięki temu ja mam później w przyszłości, może będę miała za to jakieś punkty. Komitet naukowy po wysłuchaniu wszystkich prelekcji podczas 3 sesji miał wybrać 3 wykłady, które były najlepsze i nagrodzić je. Prelekcja, która zajmie pierwsze miejsce, będzie prezentowana na kolejnej konferencji medycznej. W Legnicy trwają przygotowania do Mistrzostw Europy w łucznictwie, które będą miały miejsce w sierpniu. Już dziś wiadomo, że wydarzenie przyciągnie blisko 400 gości z całego kontynentu, a sportowa relacja będzie miała miejsce w TVP Sport i w telewizji Eurosport, co świadczy o randze mistrzostw. To będzie wydarzenie na skalę europejską, bo do Legnicy przyjadą zawodnicy z całego kontynentu. Już dziś miasto przygotowuje zaplecze, na którym łucznicy będą walczyć o miano najlepszych. Zdaniem Europejskiej Federacji Łuczniczej Legnica jest doskonałym miejscem do przeprowadzenia takiej imprezy. Wczoraj widzieliśmy obiekty sportowe na stadionie lekkoatletycznym w parku. Oba pola są świetne. Mamy 64 maty łucznicze. Jedno pole dla łuków klasycznych i jedno dla łuków bloczkowych. Obiekt ten spełnia w zupełności wymogi federacji. Widzieliśmy centrum, rynek Legnicy, gdzie planowane są finały. Blisko tydzień zmagań łuczników w kilku miejscach w mieście, m.in. na stadionie lekkoatletycznym w parku czy w rynku, to nie tylko promocja łucznictwa. To również wiele korzyści dla Legnicy pod zupełnie innymi względami. Dzięki temu
będą mogli z tego skorzystać nasi przedsiębiorcy, zarówno ci, którzy prowadzą hotele, jak również ci, którzy prowadzą usługi, handel, więc całe miasto, mam nadzieję, na tym skorzysta. Również ta impreza służy promocji miasta i informacja o Legnicy dzięki obecności telewizji Eurosportowi i TVP Sport. Informacja pójdzie zarówno na teren naszego kraju, ale i również poza granicę naszego kraju. Sierpniowe mistrzostwa to jednocześnie eliminacje do Igrzysk Olimpijskich. Na działkach w rejonie Gniewomierza grupa kilkudziesięciu badaczy poszukiwała śladów bitwy z 1241 roku. Znaleziono przedmioty nawet z epoki średniowiecza. Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Księstwa Legnickiego przy współpracy z Muzeum Miedzi i Fundacją Archeologiczną Archeo poszukiwali śladów bitwy pod Legnicą z 1241 roku. W akcji wzięło udział w sumie kilkadziesiąt osób, w tym poszukiwacze z Wielkiej Brytanii. Badane były działki w okolicach Gniewomierza, gdzie planowana jest budowa strefy ekonomicznej. Udało się odnaleźć kilkaset metalowych przedmiotów. Między innymi biżuterię różnego typu, te wszystkie rzeczy, które trafiały na pola, bądź w wyniku działalności człowieka, bądź na przykład zostały zgubione, na przykład mamy medale, mamy monety, mamy biżuterię różnego typu, więc oprócz typowych gwoździ, zawiasów, okuć, są to też przedmioty właśnie z metali kolorowych, które jak najbardziej wiążą się z dziedzictwem kulturowym naszego regionu. Nie zebrano jednak zbyt dużo dowodów, aby można było potwierdzić, że w tym miejscu odbyła się bitwa. Jest jednak optymistyczny akcent. Jest między innymi średniowieczny grot od Kuszy, który po zakonserwowaniu zostanie szczegółowo bardziej opisany i być może będziemy mieli pewność, że pochodzi na przykład z XIII wieku. Poszukiwacze planują kolejne akcje badawcze. Osoby zainteresowane więcej informacji mogą uzyskać na stronie stowarzyszenia. Wyniki prac będzie można zobaczyć na wystawie czasowej w Legnickim Polu, być może jeszcze nawet w tym roku. Rozpoczęły się zmagania siatkarzy w ramach akademickich Mistrzostw Polski. W czterech legnickich halach o miano najlepszych walczą drużyny z kilku województw. Pierwszy dzień to mecze grupowe. Zespoły siatkarzy z czterech województw – Dolnośląskiego, Śląskiego, Opolskiego i Lubuskiego – zaczęły rozgrywki w ramach akademickich Mistrzostw Polski. Wśród 12 walczących drużyn nie brak siatkarzy z Legnicy. Pierwszy mecz mistrzostw zawsze jest dla drużyny bardzo ważny. Cieszy nas wynik 2-0. Mamy drugi mecz przed sobą, czyli tak naprawdę mecz o to, które miejsce w grupie zajmiemy. Bardzo ważne jest też to, że chłopcy zdrowo skończyli, bo turniej jest ciężki. Mamy 30 meczy jako cały turniej męski. Każda drużyna gra po 5 meczy, a więc tutaj jest kwestia sił, zdrowia i, że tak powiem, dobrego wyniku i trochę szczęścia. Przeciwnik postawił warunki nam, to nie można tak powiedzieć, że to był jednostronny pojedynek i tylko my wiedliśmy prym na boisku, bo też pokazał Wrocław, że potrafi grać w siatkówkę i stawił nam ciężkie warunki. No, my się cieszymy, wygrywamy za komplet punktów, nam to będzie łatwiej po prostu później do ćwierćfinału, żeby awansować z pierwszego miejsca, a później już na finały. Kolejne dwa dni to walka na parkietach w ramach ćwierci półfinałów oraz finałów. Rozgrywki to nie tylko walka o puchary, to też okazja do relaksu. Dodatek sportowy dla wielu chłopców to jest coś, dzięki czemu też się rozwijają. Też czują akademickość i pozwala to im na to, żeby zobaczyli, że studia to nie tylko nauka, ale to też sport, atmosfera, zabawa. I uważam, że każdy, kto ma możliwość, powinien w takich mistrzostwach uczestniczyć. Spotykamy się, integrujemy, gramy ze sobą, rywalizujemy, także spotykamy się poza boiskiem. Także to jest czysta integracja, tutaj możemy odpocząć od trudów uczelnianych, uczenia się, sesji. To jest dla nas bardzo dobre. Zmagania siatkarzy studentów toczą się w czterech legnickich halach równocześnie. I tą sportową informacją, pozytywną i optymistyczną dla legnickich siatkarzy, kończymy dzisiejszy serwis informacyjny. Jak widać, 13 w piątek nie dla każdego jest pechowy. Życzymy widzom optymizmu. Zapraszamy jeszcze na prognozę pogody. Do zobaczenia.